Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. I jeżeli jesteś osobą początkującą, to zapraszam serdecznie do pobrania darmowego e-booka, który przygotowałem głównie dla osób początkujących. Pobierzesz go w opisie filmu albo w komentarzu przypiętym pod tym filmem. A tymczasem bardzo fajna partia pokazująca jedną pewną rzecz w szachach, czyli kondycję, wolę walki i gra do końca. To jest niesamowity przykład. Znaczy wiele jest partii oczywiście niesamowitych, ale jest to partia świeża, grana online, 15 minut plus 10 sekund na zawodnika, Art Miejew kontra Carlsen, mistrz świata. No i przejdźmy od razu do rzeczy, będę mówił co i jak. Tutaj Rosjanin zagrał D4, skoczek F6 zagrywa Magnus, C4, posunięcie G6, skoczek C3. No i szkoda, że nie obrona królewsko-indyjska, bo Magnus zagrywa D5, obrona Greenfelda, ale też to jest debiut, oczywiście bardzo popularny. Skoczek na F3, ja tu się nie będę zagłębiał za bardzo w teorię debiutów, tylko polecimy sobie dalej, bo partia miała trochę posunięć. Goniec G7, goniec G5, skoczek E4, jedna z możliwości. Tutaj goniec sobie wraca, oczywiście na F4, bo był atakowany. No więc tutaj skoczek wybił, wybicie na C3 i C5. Przede wszystkim ważna rzecz, walka o centrum, tak robi Carlsen, tak się gra obronę Greenfelda, jest to naturalna sprawa, tutaj wybicie nie wchodzi w grę, jak wybijemy tutaj to hetman wybije, nic się nie dzieje, jeszcze edge ze strony białych, roszadę wykonują czarne, posunięcie CD, hetman bije na D5, no C4 niby można zagrać, ale hetman sobie odchodzi i goniec jeszcze bardziej się rozciąga tutaj po przekątnej, więc działa to dobrze, goniec E2, rozwój figur przede wszystkim, wybitka na D4, wybitka. I nastąpił szach. Taki szach jest zawsze nieprzyjemny. Skoczek na D2, no w zasadzie mógłby się zasłonić, ale posunięcie E5 byłoby bardzo niebezpieczne, gdyż skoczek z tego miejsca to pole teraz broni, no więc białe zagrały hetmanem na D2, na co Magnus wymienił to bardzo szybko i zobaczcie, że przechodzimy dosyć sprytnie tutaj do takiej już powiedzmy no końcówki praktycznie. Skoczek zagrywa na C6, wieża z H na B1, czyli atak na linii na tego pionka, żeby utrudnić trochę rozwój gońcowi. Wieża D8, jednak tutaj czarno odpowiadają też takim fajnym, żywiołowym ruchem, wieża D8 grozi na przykład ruch E5 niebezpieczny, król E1 dlatego też się chowa, posunięcie B6, pionek broni się sam, a w zasadzie z kolegą z A7, posunięcie A4, niby jakieś tam próby rozbicia struktury, no to skoczek A5 zagrywa Magnus, skoczek na D2, pilnujemy tutaj bardzo ważnych pól, C4, B3, ale to jest też manewr, zawsze można gońcem na F3 zagrać, goniec B7, ostatnia figura wychodzi i G4, to posunięcie jest dosyć ciekawe i dosyć dobre, dlatego że no przede wszystkim uciekamy od bicia na G2, a dwa, że pionek się trochę do góry tutaj przeciąga, powodując, że czasem goniec sobie może zagrać na G3, schować się za pionka i to jest takie na pewno przydatne posunięcie. Wieża AC8, wieża C1, tutaj nie jest jakaś tam skomplikowana pozycja, ona jest równa, tutaj panowie sobie po prostu grają figurami. Posunięcie F6, dosyć ciekawy ruch również, po E5 będzie walka o centrum przede wszystkim, G5, próba rozbicia właśnie tych pionków, bo jeżeli pionek tutaj wybije, no to już E5 będzie praktycznie niemożliwe do zagrania. Goniec F8, posunięcie goniec C7, wieża D7, goniec wrócił na G3 przy okazji. Zobaczcie, że białe tutaj zostawiają sobie pionka na G5. No, bicie pionka na G5 raczej dobre tu chyba by nie było, z uwagi na jakieś tam prześwity typu goniec na G4 i gońcy zaczynają sobie świetnie grać, no więc trzeba uważać. W tej sytuacji po goniec G3 wieża wróciła na D8. Ciekawy jestem, co by zrobił Magnus, jakby tutaj Rosjanin zagrał znowu na C7, atakując wieżę, ale poszło inaczej, widać wolę walki i chęć zwycięstwa w każdej pozycji. Goniec na F3, bicie na F3, skoczek F3, H6, próba właśnie zrobienia coś z tym pionkiem, jednakże H4 to się dobrze broni, skoczek zagrywa na B3 widełki. Nic złego się nie dzieje absolutnie, bo mamy wtrącenie, wieża bije na C8, tak też nastąpiło, wieża D1 i król zagrywa na F7. W końcu wtedy jest to bardzo ważne, żeby król szedł jak najbliżej centrum. Zawsze to o jedno pole jesteśmy bliżej i troszeczkę, no jesteśmy w gotowości. Jeżeli tutaj czarne by na przykład zagrały wieża C1, no zobaczcie, bo to tak też dobrze wygląda i fajnie się komponuje. Dwie figury są na skrzydle hetmańskim, dwie figury na skrzydle królewskim białych, no i tutaj tak naprawdę teoretycznie nie widać, jak się bronić białymi, no ale nic złego się nie dzieje wbrew pozorom, wbrew temu optycznemu złudzeniu powiedzmy, bo wieża B1 atakuje od razu skoczka, jeżeli skoczek A5 to wieża A1, no i wygląda to dziwnie, bo pasywnie bronię, ale po
powiedzcie mi, jak atakować tego piona mocniej. A tu zawsze skoczek w gotowości jest na d2. Więc nic tu by się nie działo, dlatego też pewnie Magnus postanowił królem zagrać na f7. No i teraz posunięcie d5, czyli trochę kąszące tutaj, że tak powiem, próba jakiegoś otworzenia linii d. Skoczek zagrywa na c5 z atakiem na pionka, wieża d4 z tego pionka oczywiście. Tutaj bronimy. Ja sobie zdaję sprawę, że trochę szybko analizuję tę partię, znaczy nawet ją omawiam w ten sposób, bo tu nie ma żadnych błędów z jednej i z drugiej strony tak naprawdę do tego momentu i to jest względnie równa pozycja. Goniec G7, ale walka oczywiście trwa. Bicie na F6. Gońcem zbić nie wolno, bo tu zawsze skoczek wleci, więc pionek odbija. Król zagrywa na E2 trochę bliżej. Skoczek D7, obrona, skoczek D2 również. Asekuracja, tutaj troszeczkę tych punktów, ewentualnie jeszcze skoczek może się przerzucić dosyć aktywnie. F5 zostaje zagrane, wieża C4. Próba wymiany wież, wieża C5. Wymiana wież oczywiście jest tutaj przez Magnusa respektowana, tylko że na jego zasadach. W tym momencie zostaje zagrana F3, wieża zbiła na D5. No właśnie, to jest odbicie pionka, znaczy to jest zbicie pionka, ale nie jest to nic za darmo, gdyż wieża zagrywa na C7. No i teraz widzimy, że król od razu idzie na E6, oddając pionka A7. No, co by się stało, jakby na przykład A5 zostało zagrane? Tutaj w tej sytuacji to jest ruch E5 i bardzo niebezpieczne rzeczy się mogą dziać. Mianowicie po wybiciu wieża D4, goniec na przykład zagrywa na F2 i tutaj wiszą pionki na B6. No, w zasadzie widzimy, że ta pozycja zmierza ku można powiedzieć trochę remisowi, aczkolwiek no, wieża musi bronić skoczka. Teraz pozycja mogła być trudna, bo powiedzmy wieża D6. Oto jeszcze mamy skoczek C4. Się trochę zagalopowałem, ta pozycja byłaby chyba już wygrana dla białych. Więc no widzimy, mistrzowie tutaj wiedzą jak grać, król E7, król E6, oddajemy pionka, żeby nie wpaść w kłopoty, wieża zagrywa na A5 i zobaczcie, nastąpiły wszystkie tutaj wymiany, dosyć proste, skoczek B3 na pionka, no cóż, goniec tutaj nie zagra, bo jest goniec na E1, więc skoczek zagrał na B6, zbicie pionka i no i mamy remis, tylko że ta partia jeszcze trwa, tutaj panowie nie zgodzili się absolutnie na remis i to jest ciekawe, bo pozycja jest totalnie remisowa. Zobaczcie, po 3 pionki i 2 lekkie figury. Według mnie na tym poziomie nie da się przegrać pozycji jednym i drugim kolorem, ale partia toczy się dalej. Skoczek na B3, król D5 aktywnie. No wiadomo, Magnus jest takim zawodnikiem, że on będzie grał do gołych króli praktycznie zawsze. No bo jest ambitny przede wszystkim. Czasami są oczywiście jakieś tam szybkie remisy, to się zdarza, ale w tym wypadku gra toczy się no po prostu dalej. Skoczek zagrywa na D2 i w tym momencie skoczek na C5. Wiadomo, figura trochę bliżej i E4. Jest to ruch trochę niezrozumiały i chyba taki błędny troszeczkę. To nie wypuszcza remisu w tej sytuacji, żeby było jasne. Ale to daje szansę, mikroszansę czarnym na zwycięstwo. No bo zwróćcie uwagę, że tutaj białe nie musiały ruszać się pionkiem i go oddawać. Nie wiadomo, nie rozumiem tej decyzji tak naprawdę i nie wiem, co kierowało białymi, żeby tak zagrać. Można było po prostu grać goniec F2, goniec F4, stać po prostu w miejscu. No ale Artmiejew zagrał na E4. No bicie nastąpiło, no bo co zrobić? Skoczek wybił. Tak naprawdę jakby tutaj skoczek wybił na E4, to król zbija. No ta pozycja byłaby raczej wygrana dla czarnych, ze względu na to, że tego pionka za chwilę weźmiemy, a przy takich samych gońcach pozycja się wygrywa. No więc tutaj białe nie mogą za bardzo zbić właśnie skoczka, dlatego zagrały gońcem na F4. No i znaczy to też troszeczkę zmienia, bo jeżeli skoczek zbija teraz na D2, to zbija goniec na D2, król E4, król F2 i to jest w zasadzie remis, bo tutaj atakujemy cały czas pionka i król biały szybko zmierza do obrony punktu H4, a jak już król obroni punkt H4, to remis jest gwarantowany. No i teraz tak, w tej sytuacji po gońcu właśnie na F4 H5 nastąpiło i to jest dobry ruch, zobaczcie. Pionki ustawiły się na białych polach, blokując jednocześnie pionka czarno na czarnym polu ustawionym. Biały pionek na czarnym polu, tak, żeby była jasność, to wszyscy widzą. No i teraz no, kwestia, jak grać dalej. Artmiejew postanowił zagrać król F3, pewnie widział tę pozycję mniej więcej. No i powiem wprost, jest to remisowa końcówka, mimo wszystko, mimo że wszystko wskazuje na to, że to czarne mają możliwość zdjęcia tego pionka poprzez na przykład jakieś tam manewry typu, że wstawimy skoczka na F5, gońca na F6, tu będziemy atakować. A to nie jest takie łatwe. To jest bardzo trudne zresztą, a w zasadzie niewykonalne teoretycznie. Skoczek zagrywa
na C5, goniec na E3, skoczek D3 z powrotem, no takie oczywiście przestawianie figur, goniec G5, skoczek E5. Magnus oczywiście bawi się tutaj za darmo, nie jest w stanie przegrać tej pozycji czarnymi. No białe też nie powinny przegrać tej pozycji, ale muszą uważać przede wszystkim. Białe muszą grać trochę dokładniej niż czarne. Skoczek F7, goniec F4. Goniec F6 nastąpiło, goniec B8, teraz skoczek na H6, tu skoczek widzimy zmierza na F5, król H3, skoczek F5, no już od szacha uciekł i tutaj goniec G3 z obroną. No i widzimy, że jak będzie bicie, no to wybicie, białe tu się z tym godzą, to jest wtedy remis. Król idzie na D4, goniec dał szacha, król D3, skoczek F3, król E4. No jest atak znowu na skoczka, skoczek D2 z powrotem, król F4 zbliżył się troszeczkę. No i trochę można powiedzieć, jakby tutaj Magnus ścieśnił przeciwnika nieco. Zabrał mu troszeczkę przestrzeni w tej końcówce, ale partia nadal jest, uważam, remisowa. Po skoczek na C4 król zagrywa na F3, goniec E1, goniec D4. No i goniec D2, manewry, skoczek na G3, goniec G5, skoczek F5 wrócił, tutaj skoczek dał szacha na D2, król E2. No tak za bardzo tutaj nie ma co komentować, bo to są takie ruchy, które są dobre z jednej i z drugiej strony. Czarne próbują się przebijać i jeszcze łapać przestrzeń, a białe po prostu bronią pionka, stoją królem w miejscu, jest dobrze. Goniec E5, skoczek na C5 sobie zawędrował, król F3 z powrotem, skoczek E6 gdzieś tam trochę dalej, ale to nie zmienia faktu, że to i tak jest remis. Goniec na D8, skoczek na E2, skoczek G5. Ja to troszeczkę może szybciej przestawię, król F4, gdyż nie są to jakieś tam ruchy ciężkie. Tutaj cały czas jest wszystko pod kontrolą, panowie sobie stoją w miejscu i grają. No właśnie, o to jest może ważny moment, tutaj goniec G5 i Magnus postanowił wybić jednak gońca, bo stwierdził, że z gońcami będzie ciężej, a jest skoczkówka. Skoczkówka również jest remisowa. Król F4, skoczek F7, skoczek zagrał na C6. No i w tej sytuacji, moi drodzy, w tej sytuacji niestety Artemiejew popełnia bardzo poważny błąd. Otóż pierwszy ruch, jaki nam się może narzucać, to skoczek G5. Tak też zagrały białe. Niestety jest to poważny błąd. Już pokazuję za chwilę dlaczego. Należało przede wszystkim skoczkiem odejść na przykład na D6. Jak skoczek D4 powiedzmy, przepraszam, skoczek D4, no to nie wiem, skoczkiem gdzieś tam można na F7 sobie skoczyć, kontrolować cały czas ten punkt, mieć punkt zaczepki, żeby atakować tego pionka. Skoczek na przykład na F7, skoczek D8. To byłby bezapelacyjnie remis, ale po skoczku G5 jest już ciężko, dlatego że skoczek D8. Skoczek zabrał bardzo ważne pola skoczkowi białemu. Tylko że oczywiście skoczek może ruszyć na H7. Jeżeli by tak nastąpiło, to Magnus tu miał przygotowany fajny manewr wygrywający. Skoczek E6, skoczek na przykład na F3, król F3, zobaczcie, nie można dać szacha, król H2 i skoczek F4. Białe stoją w takim, można powiedzieć, cugcwangu. Tu się wszystko broni. Król musi za chwilę zejść na G1 albo na H1. Jak tego nie zrobi, to musi odejść skoczek. Jak skoczek odejdzie gdziekolwiek, no to wtedy król zmierza na G4 i zbija po prostu pionka. No tak nie było, ale tak mogło oczywiście być, to warto wiedzieć. Po skoczek D8 król zagrał na G2, no i król G4. I tak naprawdę sytuacja jest podobna, ale skoczek zagrywa na F3, skoczek F7, zobaczcie, odcinka totalna, zdjęcie pionka to jest tylko kwestia czasu. Król F2, król F4, król G2, skoczek D6. No tutaj skoczek może zmierzać na pole F5 z próbą zbicia piona, jednak król F2, skoczek C4, jeszcze Magnus próbuje innej ścieżki, król G2, król G4, król F2, król H3 nawet, zobaczcie, nie można nawet skoczkiem zagrać, to jest bardzo mądre, bardzo fajnie, logicznie pograne. Skoczek na król F1 i skoczek na E3 z szachem. Na F2 szach skoczkiem, król E1, król G2, w ogóle na skoczka, wiecie, skoczek ładnie broni tego punktu cały czas, skoczek nie może zagrać, biały skoczek na E5 nie może zagrać i atakować pionka na G6, skoczek G5, no i król G3. Troszkę odpędzenie króla, dosyć fajna opcja, król E2 i wzięcie pionka. No i ta sytuacja to jest wygrana czarnych, ale z praktycznego punktu widzenia nie jest to takie proste. Zwróćmy uwagę, jak to się toczyło dalej. Skoczek na E4, G5, ok, król F3, szach nastąpił, król odszedł, no to G4, pionki do przodu trzeba przesuwać, król H2,
skoczek F7, tam przerzut skoczka oczywiście, król G2. Takich końcówek, powiem szczerze, nie jesteśmy w stanie się nauczyć teoretycznie. To jest wszystko praktyka, możemy poprzez analizę partii właśnie sobie zobaczyć, jak to mniej więcej może wyglądać. Król H2, skoczek F5, król G2, G3. Ruch G3 jest podparty skoczkiem, to jest ważne, plan jest prosty, król G4 i zasuwamy pionem. W tej sytuacji król F3 nastąpił, król H3, król F4, H4 wzmocnienie, skoczek G5. Jeżeli tutaj by król wybił tego skoczka, no to jest G2 i dorabiamy hetmana z wygraną. Po skoczek G5, król G2, król G4, zauważmy, że cały czas nie można zbić skoczka, bo jest H3 i wygrywają czarne. Więc w tej sytuacji po król G4... H3 nastąpiło mimo wszystko. Bardzo ważny zresztą ruch w tym momencie. Zobaczcie, że skoczek zbija i tak naprawdę dlaczego tu jest wygrana czarnych i czy jest wygrana czarnych? Magnus mówi, że tak. Komputer chyba też mówi, że tak. Skoczek E3. No i nie można królem iść gdzie indziej jak na H4, bo ginie skoczek. To jest ważna rzecz. Król H2, skoczek G5. Bardzo sprytny jeszcze tutaj sprytne pole na F3. Jeżeli skoczek zagrałby na F4, to skoczek G2 i wymieniamy tutaj ostatniego skoczka białych, jedynego, i wygrywamy. Prosta sprawa. Skoczek zagrał na G5 i w tej sytuacji G2. Nastąpił szach. Wydawałoby się, że białe świetnie bronią punktu G1, król H1, król na G3. Skoczek F5 dał szacha. Plan czarnych jest taki, żeby oddać swojego skoczka za skoczka białych takim ruchem jak na przykład skoczek E5, żeby odciągnąć go od obronienia punktu G1. W tym momencie król zagrał na F2, skoczek właśnie na D4. No nie można zbić skoczka, wiadomo. I tutaj skoczek zagrywa na G1. Jedyna opcja, żeby bronić pola przemiany, król H2. Moi drodzy, białe się poddały. Zobaczcie, jaki piękny obrazek. Tutaj skoczek czarny broni dwóch pól. Król broni tego pola, więc biały skoczek nie ma ruchu, a jak odejdzie gdzieś król, to zbijamy po prostu skoczka i tyle. No, piękna walka, ponad 100 posunięciowa, 102 ruchy, ale no, trzeba przyznać, wola walki, kondycja, nie wiem, jeszcze wiele innych tutaj aspektów pewnie można by było nadmienić. Taka, powiedzmy, partia w miarę równa, ale końcówka myślę, że bardzo ciekawa. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzięki serdeczne za uwagę, pozdrawiam, życzę dużo zdrowia, cześć.